Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie na kolejnej wojnie. Jeśli chcecie zacząć grać ze mną w Gemstone Legends, zainstalujcie grę z linka, który znajduje się pod każdym moim filmem. W nagrodę dostaniecie 500 000 monet, 10 potek many, 10 potek życia, 300 diamentów. Dostaniecie także 4-gwiazdkową epicką meralię. Nagrody zostaną przyznane automatycznie po przejściu przez was samouczka. Zapraszam do wspólnej gry. Wojna tym razem z Turcją. Coś tu sobie działamy, coś tu sobie robimy. Zostały raz, dwa, trzy postacie do resetu i godzinka. Więc trzeba by po pierwsze primo sprawdzić, się nagrywa. Po drugie primo kogoś tutaj wyeliminować. I zrobimy to tak. Tu zaatakujemy sobie żółtym kolorem, bo jest dosyć mocny skład. Gotowe, dane o wrogu. Co robi ona? Regeneruje. A co robi ona? Narzuca na mnie, więc weźmiemy sobie... weźmiemy sobie Rigarda, jak ona narzuca na mnie, taka cwana gapa. Dobra. Cwana gapa narzuca na mnie, Rigarda zboostujemy. O, piszą teraz się, rozkręcili się chłopaki. 30, 20, 10, 8, jest spoko luz. No to lećmy. I zobaczmy, co to się dzisiaj poukłada, albo co to nam się nie poukłada. Czy będziemy mogli chwalić klocki, czy będziemy musieli na nie narzekać. O. Nie mam zdania. Jeszcze. Co tu można zrobić? Niespecjalnie mnie tutaj robi dobrze, na razie póki co. Coś żółtego wpadło, to jest dobra informacja. Gorsze, że już zostanę zaatakowany. To jest zdecydowanie gorsze. I zostanę osłabiony, jak tu odpali mi Milena na drugim levelu albo coś tam innego, to będzie źle. Nie mam żółtego i nie mam jak podejść w ogóle pod żółty. Musimy Fioleta uaktywniać. I tu spróbujemy drugi raz uaktywnić Fioleta zaraz, za chwilę, za momencik. Tu się wszystko może wydać. Brakuje mi jednego klocka, żeby zmienić bieg gry i ten klocek wpaść mi nie chce. Niestety. Bo jak za chwilę odpali czerwony, a potem żółty albo Milena, to już będzie za późno. Jest klocek, ale czy on pomoże? No jeszcze leczenie się odpaliło. Kurde bel. Niestety odpali czerwony i to jest bardzo zła informacja. Ale robimy teraz tak. To jest podstawka. Atakujemy prawą stronę i miejmy nadzieję, że tych dwoje właśnie wywalimy. Teraz Milenka niech sobie... O kurde, czyszczenie statusu weszło. Cholera, zobaczcie. Byłoby zajebiście, gdyby czyszczenie statusu weszło za chwileczkę, za momencik, a weszło w najgorszym dla mnie momencie. Ale i tak nie mogłem tego zmienić, bo odpalenie później i tak by nic nie dało. I znowuż... którą stronę zaatakujesz, niestety lewą. O. Odpalanie mi tu nic nie da. Tu na szczęście prawa się sama wykończy za chwilę. Aha, nie wykończy się, bo... nie wykończy się, bo się znowu status wyczyścił. Ale liczę mimo wszystko, że on zdechnie zaraz. Nie mam co odpalać, bo odpalę, jak będę miał czym atakować, a na razie nie mam. Możemy zrobić to tak, ładnie. No i spróbujmy. Tu się jeszcze dużo może wydarzyć. Najlepiej, gdyby go ściągnęło, ale go oczywiście nie ściągnęło, a wręcz go jeszcze wyleczy.
Dobrze, że chociaż status ściągnęło teraz, albo ściągnie. I możemy się zrobić tak i wejść sobie żółtym. Ale co to mi zmienia? Kompletnie nic mi to nie zmienia. Dobrze, że się chociaż na papirosie przejeżdżają. Z dziebko. To o tyle jest mi łatwiej. No ale Milena znowu tam Menda poleczy. Poczekajcie. Może chociaż tak wjadę w tego. No nie, no jeszcze stworzył sobie tego badziewiaka. No tak, mogłem odpalić wcześniej, ale nie odpaliłem. Przeoczyłem ten moment. Czekam, żeby walnąć mocniejszym atakiem, tylko że tu nie za bardzo mam jak walić mocniejszym atakiem. No właśnie, mi ten żółty tu kompletnie nie podjeżdża. Wyczyścił, dobra, zrobimy teraz tak. Damy papirosa i niech on tutaj kurde robi. No tak, już jest po nim. Nie jest dobrze, może teraz. Chociaż atak też nie. No jest, jeden mniej. Oj, skarbeńku, co tutaj ze mną robisz? Męczę się i męczę. Muszę wjechać zielonym. Niestety, jak Milena odpali z podwójnej bomby, na szczęście nie, uleczyła się. To jest dobra informacja dla mnie. Druga dobra jest taka, że nie ma dobrej informacji drugiej. Jak ściągnę środowego klocka, to wjadę w nią trzema. To jest druga dobra informacja. O, nawet pięcioma. W końcu się ułożyło, to dobrze. W końcu się ułożyło. Jeden mniej. O, ostatni został. A tego pojedziemy kolorem niebieskim. Spróbujemy. Ciężki zawodnik. Ale nic nie zrobimy. Trzeba go walić. Wymień. Gotowe. I kogo tutaj jeszcze wziąć? Może Fioleta weźmiemy, bo oni dosyć mocno walą. Ale tego Fioleta. Oddziały wyglądają na dobrze zrobione. Jak niebieski wejdzie, to pójdzie. Jak nie wejdzie, to też pójdzie, tylko w dupę. Ale póki co nasza przewaga się powiększa. No szału nie ma, dupy nie urywa. Jeśli chodzi przynajmniej o niebieskie klocki. Wolałbym trochę więcej niebieskiego mimo wszystko. Bo go tu wcale nie widzę. Szczerze mówiąc, zeszło milion klocków, a niebieski jak nie było, zobaczcie, tak dalej nie ma. Do jasnej anielki. Więc ja mam tu grać. Nic niebieski, ale on mi już za dużo nie pomoże, tutaj obawiam się. Teraz mi jeszcze oślepienie wejdzie, właśnie. I walnie mnie jeszcze dziadyga pęgi. Na szczęście słabo, ale ten już słabo nie walnie. No i właśnie nie weszło dobrze. I oby mi teraz nie załadowało tego Sira. I co my chcemy? Na pewno po pierwsze Primo chcemy osłabić tego, bo jego musimy wykończyć. I teraz tak, możemy walnąć tym 450 celowi i przechodzi po kolejno. Możemy walnąć tym 100 obrażeń wszystkim i za żółte tarcze. Bo ile za żółtą tarczę każdą? Po prawie 20. Czyli plus 160. Możemy walnąć pęgi, ale się nam nie opłaca. I możemy walnąć tym 360 celowi i po bliskim wrogom. Przywołuje pomocnika żołnierza. Nie. To nam zdecydowanie musi wejść ten. Dlatego, że on się przepłynie po całej reszcie. Więc mam nadzieję, że właśnie, chociaż tego jednego wykończymy. A to był mój cel. Mój cel. No i co? No i nic.
My chcemy prawa 3 lewa, nie wiem tego jeszcze. No dobra, podbijmy sobie fioleta, tego i tak mi chyba nie wykończysz, mam nadzieję. Zobaczymy, co tu pójdzie. Mocno. Dajmy tak. Niestety się robi tych minionków dużo, co jest dla mnie bardzo groźne. Oczyśćmy statusy. Nie, muszę wybić trochę minionków, bo jak za chwilę pędzi odpali, to mnie rozwali. No tak, to chociaż mogłem tego z prawej też wykończyć, ale no już trudno. Fioletu też nie. No, jest fiolecik, to jest dobrze. I dobrze, że jeszcze... Kurde, no mógł wejść chwilę wcześniej. Ale nie, wszedł. Wszedł teraz. Ładując pengolatora. Z pierwszej pędzi. Dobra, wykończmy pędziego. Ściągnijmy żółty, żeby tamten też za mocno nie walił. Miejmy nadzieję, że tu niebieski podejdzie, żeby żółtego ciachnąć. Podszedł. A, niebieski zejdzie. Nie chciałbym, żeby schodził niebieski, bo się pozbędę swojego chyba niebieskiego. Na szczęście nie. Na szczęście tak. No dobra, jest szansa, że to wygram. Ja zwłaszcza jak oczyści teraz. Zmniejszenie ciach. Trochę to zajmie, podejrzewam. Zanim tu podejdę sobie odpowiednimi klockami, ale tu już powinno jakoś z czasem pójść, bo misiu tą kontrą mi tu nie za bardzo zaszkodzi. A my mu trochę, myślę, że mam nadzieję, iż tak. Dobra, to jeszcze sobie zrobimy tak, żeby najpierw obniżyć, a potem dowalić. I tymże oto sposobem będziemy walczyli z tym wariatem. On jeszcze wprawdzie minki robi, ale tego minki chyba nie są za mocne. Ojej, już nie zrobi żadnej minki. Elegancja Francja. Kolejne zwycięstwo poszło. I resecik. I teraz trzeba robić pewne punkty. Teraz trzeba robić pewne punkty, ale tu nie ma słabych zawodników, niestety. Niech to dunder świśnie. Tu pójdziemy sobie fioletem. Dokładnie w taki oto sposób. I zawalczymy. Bo fioletowy będzie robił kontrę, ale my się tej kontry, jak będziemy mieli w swój fioletowy, bać nie będziemy. Ale... Jaśnie panie. Te żądanie. Gdzie jest fioletowy? Zaraz mi tu wilk boss. No trochę kurde namiesza. Jak się go załaduje. A że go załaduje, to w ogóle nie ulega wątpliwości. Bo po prostu to jest pierwszy fiolet, który ściągam po tych kilku kolejkach i nie ma kompletnie wizji na następny fioletowy. Ale dzisiaj fatalnie dobieram klocki, muszę powiedzieć. Fatalnie. Kompletnie nie strzelam w kolor, w którym powinienem iść. To jest słabe w cholerę. Jak fioletowy wejdzie, to od razu gdzieś tam znika. Teraz wszedł. Super. Na szczęście oczyściło status. Niestety oczyściło status, oczywiście, zanim oni się podpalali, więc guzik mi to daje, to oczyszczenie statusu. No właśnie, i znowu fiolecik. Odpala u przeciwnika. Na szczęście my spróbujemy odpalić swoją zołzę, która nas troszkę podleczy. Mocno pasywny ten zespół, taki łatwy do pokonania, bo nawet jak oni tu podpalają, to za wiele nie zmieni. O tym właśnie mówię. Kontrę teraz wygasi. Niestety nie wygasi chyba
No właśnie. Oni odpalają po czyszczeniu. Cwaniaczki z bąblem w nosie. Jak my tutaj ich oczyścimy, zobaczymy. Nie wszystkich się udało oczyścić. Ale rozwalimy chociaż może... Co by tu mogliby? No dobra, rozwalmy tego, co możemy rozwalić. Nie cudujmy. Jeden przynajmniej poszedł się czochrać. I teraz zobaczymy, co dalej. Tu fiolecik by wpadł, ale czy... No właśnie, ale odpali kontra znowuż. Ale nam to chyba nie przeszkadza, bo zaraz odpali też oczyszczenie. Ja sobie tutaj lekko zielonym ziewnę. Oby nie fiolet. Dobrze, dobrze, dobrze. Bardzo dobrze. Oczyszczenie. Tu uniki, ok. Jakoś to przetrwamy. I zrobimy sobie tak. Pójdziemy na przetrwanie. I pójdziemy sobie tak. Niech tam się dzieje wola nieba. Długie te moje walki. Wcale nie znaczy, że dobre, ale takie ciężkie bym powiedział. Bo muszę rzeźbić z klockami, no przeokrutnie. Okej, okay. Ojej, tego bardzo nie chciałem zobaczyć. Fioletu tutaj, ale zobaczyłem. Ile ty masz? 1400, 1100. No to walniemy ciebie tutaj w taki sposób. Dobrze. Robimy tak. Zrobimy tak. Dalej. Jedna mniej, to dobrze. Znowu kontra. Przydałby mi się teraz jakiś zielony gdzieś. Strój dziada. Bardzo nie przydałby mi się fioletowy. No i oczywiście oczyszczenie i po oczyszczeniu atak. Standard. Standard w tej rodzinie, moi drodzy. Standard. Wykończmy tego paszczura. Tam zostało mało, wystarczy jeden fiolecik, tu też wystarczy. Uj, jaki ja jestem już na skraju wszystkiego. Tu jeden, tu zero, tu 200. Jakiś kosmos. Podejdźmy tutaj sobie pod zielonego i zróbmy zielonego, bo to... Jeszcze tymi pojedynczymi strzałami zaraz wykończę, jak jeszcze mi strzeli. Na szczęście nie zrobi tego teraz, bo ja się uleczę. Dobra. Wydaje mi się, że mamy to. Ten strzał na koniec powinien załatwić temat z czyszczeniem. Czerwonym, jakbym tu szedł, to po prostu 2 sekundy i by ich nie było, a ja nie. Uparciuszek. Bardzo długie walce. No dobra, szukamy następnego jaśnie pana z... Co on ma za kolor? Aha, ma powielony niebieski. No to zaatakujmy zielonym. Aż grzech nie brać zielonego na powielonego niebieskiego. Tak, 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 tak. Tu dałbym sobie 15 wymień. A tu dałbym sobie, kogo my tu mamy? No tak, no to trzeba by rzucić czyszczenie z siebie. Czyli kolejny Rigard. Praktycznie w ogóle nie dostaję, widzicie, że stoi na 27 oddziale, nie mogę go podbić, bo nie dostaję przygotowych oddziałów. Ani trzeli dwóch gwiazdkowych, a jednogwiazdkowymi. Nie ma co robić, bo to przepalanie kasy na tym poziomie. Ile ta wojna już trwa? To jest połowa ataków, a ja 20 minut będzie jedna z dłuższych wojen. No fajnie, że jest fioletowy. Super, to jest bardzo dobra wiadomość. Gorzej, że nie ma zielonego. Prawie wcale. Tu musimy podbić fioletka. No tak, no tak, no tak, no tak. Jeden zielony mi na razie spadł, po prostu szał na wsi. A gdzie reszta, ja się pytam, zielonych? Odpłynęła wsiną dal? No dobra, tu przynajmniej podbiję. Fajnie, że zielony, okej.
Oby nic nie zaatakowało, nic nie zaatakowało i miejmy nadzieję, że ściągniemy teraz chociaż fronta. Niestety odpaliła nam ta menda, bo chciałem wykończyć ją dalej, ale nie wykończę. Ale obniżymy za to atak tutaj kolejnego wariata. No niech zieleń wpadnie, niech zieleń wpadnie. No jeden klocek zielony. Dobra, żółtym ściągniemy, więc zielony wpadnie. Jeden, dobrze. Nie ma tragedii. Dalej robimy tak. No, gdzie teraz zaatakujesz? Byle nie w Ewelin. Świetnie. Tak, tak. I tu pojedziemy sobie niszcząc super turbo lekarza. Tu sobie pojedziemy niszcząc cokolwiek. Jeszcze raz byś mógł niebieskiego. Świetnie. Filleja już nie ma. Tak podejrzewałem. O, no, teraz się nawet niebieski ładnie, przepraszam, zielony ładnie się ustawia. W końcu. Za skrońcu. Ciach. Ciach, ciach. Tu niebieski. A, już nawet nie musimy nic robić. Samo poszło. Sims pokonany. No to w końcu była jakaś szybka walka, choć początek też był pod górę. Tu jakiś leszcz, to może aż tak bardzo nie będziemy, bo jeszcze nam zostało 20, 17 ataków też, to może ktoś inny zaatakuje, ale może tego, z Xenofoldem na czele. A Xenofolda na czele załatwimy sobie tak. Myślę, że to nie byłby głupi atak. Xenofol, to dodajmy Sabinę. Wstępnie dajmy Sabiny. I zobaczmy, co Sabina nam tutaj odpowie. Dane o wrogu, jeszcze zobaczmy. O, tu z siebie też bym mógł ściągać. Ale, palto licho, jedziemy tak. Albo nie. Pojedziemy inaczej. Pojedziemy tak. I tylko zmiana oddziału na ciut szybszy i do boju. Czyli ja tam żółtym chyba poleciałem, nie? Na Xenofolda. Wybaczcie ten mój śmiech złowrogi, ale ja mam wrażenie, że tylko śmiać mi się pozostaje, więc... Móc można, w sensie. Dobra, lekarczyk jeden przygotowany do zadziałania. No jak się ten żółty ustawił, to uciekł od razu z kurczy do góry. A Xenofold odpalił i co, nie dał? Ulepszeniem roku dał. No dobra, nie się z tym, co tu się wydarzyło. Coś nie podpasiło, ale jest, wygląda to, że dobrze. No tu jakby żółty poleciał, drugi jeszcze, to byłoby pięknie, no ale jak zwykle pięknie nie może być. I będzie, czuję, w dupę, bo nie widzę tutaj... O, czekajcie, jeszcze może muszę odwołać te słowa. Robimy tak, tak i tak i tak. Za słabo w tego pana. Tu żółtym i tu żółtym. Jeszcze za słabo w tego pana, ale fiolet schodzi, to dobrze. Łoch, ale on mocno wali. Taki niepozorny, a wali po prostu jak z armaty. Ojej, niestety Johnka się pozbywam.
Mała stonka pozbywa się Jonka. Musiałem tak walnąć niestety teraz. Nie mogłem czekać na to. Bo bym zaraz nie miał czym walić. No ile on może po prostu... Ładuje się jak na super szybkiej wojnie jakiejś. Bez sensu. No jeszcze nie walnęło go. Dobra, mimo że słabszy to nie szkodzi. No co, nie oczyściło go? Oczyściło, dobra. Walnijmy tak. Tu fiolet byłby mi potrzebny, ale dobra, to jedziemy z takim koksem. Może akurat coś, no i fiolet też wpadł. Bardziej mnie martwi, że weszło podbicie znowuż. Ale może coś, może akurat nie. Nie weszło. Może żółty. Nie weszło. Ale teraz żółtego naładujemy, mam nadzieję. I kolejnego wafla. Wybijemy. Dobra. Zróbmy tak. Zgrajmy trochę bardziej rozważnie. W razie nie ma co atakować. Zamilkłem, ale to dlatego, że analizuję mocno sytuację, którą obecnie mam. Więc potrzebuję chwili skupienia. Nie dłużej, ale zawsze. Okay. Więc możemy zrobić tak, tak, tak i tak. I mam nadzieję, że wykończyć lekarza. No nie wykończyłem lekarza, mimo że myślałem, że jednak pójdzie. Drań. Wtedy pod tym kątem to robiłem. No dobra, ale jeszcze jeden strzał, czyli jeden żółty potrzebuję, który właśnie niniejszym mi spadł. Nie powinien mi nikogo wykończyć, bo aż taki mocny nie jest. Ale wali jak z armat, mimo wszystko. Tu nie ma znaczenia w tej chwili oczyszczenie kompletnie. Że odpali za chwilę. Przynajmniej dla tamtych postaci, bo dla tej już ma. No my sobie dalej szukamy żółtego i wbijamy sobie, co mamy do wbicia. Żółty jest i dobrze. I lecimy dalej. Fioletu nie ma, to gorzej. Ale jesteśmy podleczeni, to lepiej. Każda, zobaczcie, każda. Nie ma dzisiaj żadnej, no chyba jedna była taka prawie szybka wojna, bo szybkiej to żadnej nie było. Takiej, żeby faktycznie coś tam mi się... Szybko udało kogoś pokonać. To się dzisiaj nie zdarzyło. No i teraz zobaczmy, czy Misiu wykończy tego wafla? Miunik, no nie, no bez jaj, no. Chryste, jeszcze takie numery mi tu robicie? Niech to dunder ściśnie. Spróbujemy tak jeszcze. Dobra, tu wchodzimy tym zielonym, bo i tak to nam nic nie zmieni. On i tak już odpala, więc możemy to ściągnąć. No powiem wam, że nie jest łatwo. Tutaj, no żółty jest żółty. No myślę, że to już powinny być ostatnie klocki, które w niego wejdą. Wow, co ten gość zrobił. Wojna jest jakaś masakryczna. Strasznie pod górę, kosmicznie pod górę. No dobra, mamy jeszcze kolor czerwony i nie wiem jaki. Czerwony chyba, może czekajcie. Znaczy tylko czerwony mi został. To zobaczmy sobie kogoś. To nie ma zielonego na skraju, ale widzę, że u nich wszędzie zielony na skraju. Tak.
czyli takie raczej rybki-pipki, dosyć mocne, zielone na skraju. I sobie nie podbiorę, to weźmy sobie w takim razie jakiegoś atakującego niebieskiego. Pewne punkty, skąd brać pewne punkty? Może tego weźmiemy. Blenda. No, spróbujmy. Nie jestem przekonany do niego. Ale innego wyjścia nie mam. Dane o wrogu. Co ty robisz, misiu? Ty robisz mi niedobrze. Jeszcze raz. No nie jest dobrze. Spróbujmy Sabinę. Chociaż Sabina u mnie jest słabsza. Weźmiemy Rigarda. Sabina jest za słaba, może nie wytrzymać ataków. Tu o to chodzi. No ostatni atak, zobaczymy czy choć raz czerwone klocki wejdą. Pamiętam, że w dwóch czy trzech rozdaniach klocków dzisiaj miałem bardzo dobry układ czerwonych. To niestety nie jest jeden z tych bardzo dobrych układów. On nie jest zły, ale też nie jest jakiś super turbo zajebisty. No. Jest drugi czerwony i jest trzeci czerwony. Świetnie. Odpaliła Menda niestety, ale nie zarobiła kompletnie z szkód. Aż nie wiem jak odpalić teraz. Chyba tak odpalę, no bo zostanie mi tylko jeden żółty zawodnik na polu bitwy. Raz. Dwa. Pozbywamy się kolejnych postaci. I takie wojny. To ja lubię. I takie wojny. To ja szanuję, a nie jakieś tam pierdy. No, można szybko? Można. 31 minut. Jedna z dłuższych wojen ostatniego czasu. Wydaje mi się, że 6 dobrych ataków, jeśli się nie mylę. No, 308 punktów, więc nie ma tragedii. W końcu jakaś udana wojna, mimo że no, bardzo mocno pod górę. Prowadzimy, ale przeciwnik goni. Jeszcze ma trochę ataków, my chyba też. Jeszcze zobaczymy, jak im poszło tak na szybko rozwalanie mojego składu. 53 tu mnie wzięto na raz, tutaj 23... Czyli minimum na dwa razy tutaj. Tu 31. Była dobitka tamta właśnie. I tu wcześniej też gdzieś byłem. 14 i 39. Czyli też na dwa razy. Okej. Okay. Czyli większość. Raz tylko na raz. I tu też 26. I tu zero, proszę bardzo, no to jest dobry skład. Bo to jest kolejna wojna, na której robią zero u mnie. Czyli tutaj na trzy razy z kolei. Bardzo mi się to podoba. Bardzo mi się to podoba, taki skład sobie zostawimy. Tu jednak pani Jeziora jak odpali, to robi robotę. Papirus, śmieszna postać, ale widać, że no, sprawdza się. Tylko będzie się trzeba krwawą zajęcie zmienić na coś innego i to wszystko. Na wojnie, której nie będzie czyszczenia. No dobra, czekajmy jeszcze 30 minut na wynik tej wojny. Hokus pokus, czary mary i jesteśmy po wojnie. Wygrana nasza i to taka dosyć spora. 7000 ponad punktów, to już jest dobry wynik. Jeden atak nieoddany u przeciwnika. U nas 6. Uuu, będzie się działo, coś czuję. Nie wiem, czy to jedna osoba, czy kilka. Sprawdzimy to sobie za chwilę. Pójdą degradacje albo znowu się zrobi miejsce w sojuszu. Materia ognia i materia światłości, czyli nic specjalnego. Masa reklam, wojna, pole bitwy. Przeciwnikowi nie udało się zrobić resetu. My trochę po resecie podobijaliśmy. Najlepsze wyniki, no grubo na niebiesko. Jeden w VHT się wybił turek do góry, a cała reszta, czyli pięciu kolejnych, to nasi. Drugie miejsce w sojuszu moje, bardzo mnie to cieszy. Tutaj też raczej na niebiesko. A dół zdecydowanie na czerwono. Pietrek u nas. Niestety chyba wyleci. No, zobaczymy, czy damy jeszcze jedną szansę panu Pietrkowi. Cóż, ja się bardzo cieszę, że wojna wygrana. Ile nam zostało do skrzyni? Czyli jedna wygrana wojna lub trzy porażki spowodują, że będziemy mogli odebrać skrzynię wojenną i oby ta skrzynia wojenna była taka jak ostatnio, czyli dwa artefakty na maksa dobre.
Zobaczymy za tydzień, a właściwie za 3 dni lub za 9. A ja Wam życzę miłego dnia, miłego wieczoru, miłego popołudnia. Trzymajcie się, do zobaczenia. Hej!